W dniu dzisiejszym starostwo powiatowe zorganizowało badania dla naszych pracowników, ponieważ zawsze jest nam bliskie na sercu bezpieczeństwo mieszkańców. Dzisiaj naszych pracowników wraz ze współpracą z spółką Optima są przeprowadzone badania profilaktyczne w ramach programu Powiat Nyski walczy z cukrzycą i otyłością. Badania polegają na zmierzeniu ciśnienia tętniczego krwi, obwodu talii, pomiaru wzrostu oraz masy ciała. Określamy na tej podstawie BMI, następnie kiedy BMI przekracza normę, kierujemy pacjenta na badanie glukozy w celu jej oznaczenia, ewentualnie gdy glukoza wyjdzie zbyt wysoka, kierujemy na test obciążenia glukozą. No i dalej tutaj są już udzielane wsparcia lekarskie bądź dietetyka. Podczas badań pracowników starostwa powiatowego używamy najnowszej klasy sprzętu, takiego analizatora, który zaczyna od wagi naszego ciała. Później robimy analizę całego człowieka z podziałem na tkankę tłuszczową, mięśniową, zawartość wody w organizmie. Analizator pokazuje nam BMI, jego poziom, tak jak koleżanka wcześniej wspomniała. Określamy, czy ten poziom jest prawidłowy, czy zawyżony, bądź zaniżony, bo też mieliśmy tutaj takie przypadki. I na tej podstawie dajemy taki prosty drogowskaz każdemu z naszych pacjentów dzisiejszych do tego, aby coś zrobili w kierunku swojego zdrowia. Jest dla mnie niezmiernie miło, że możemy takowe badania dzisiaj przeprowadzić tutaj u nas. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne i istotne są te dwa elementy, czyli nadwaga, ale przede wszystkim to doprowadzające do chorób współczesnych, czyli cukrzycy. Dzisiaj w okresie, kiedy jest pandemia i czy jak uczniowie przede wszystkim wszyscy o tym alarmują, że siedzący tryb życia, mniej ruchu, no jest tym czynnikiem, który powoduje, że nabieramy tych kilogramów, a to jest efektem tego, że te choroby, które później występują, cukrzyca, choroby serca, mają wielkie znaczenie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie do przychodni na ulicy Brackiej bądź przychodni Wita na ulicy Piłsudskiego. Można tam bezpłatnie właśnie poddać się takim badaniom, jak dzisiaj poddają się nasi pracownicy. Serdecznie Państwa gorąco do tego zachęcam, ponieważ ta profilaktyka może nas uchronić przed poważnymi, ciężkimi chorobami.